Mamy daną pewną funkcję f, i ta funkcja jest zadana takim równaniem, że f od x to jest logarytm naturalny od pierwiastka z x. I teraz naszym zadaniem jest znaleźć pochodną tej funkcji. Widzimy, że mamy tutaj do czynienia ze złożeniem funkcji. Najpierw mamy jakąś jedną funkcję, potem na wynik działania tej funkcji działa druga funkcja. Więc musimy zastosować wzór na pochodną funkcji złożonej, zwany też czasem regułą łańcuchową. No ale żeby go zastosować, to musimy dobrze zrozumieć, ze złożeniem jakich funkcji mamy tutaj do czynienia. Więc ja tutaj narysuję sobie taki diagram. Po kolei, jakie funkcje działają w jakiej kolejności. Więc tak, najpierw, jaka operacja jest wykonywana jako pierwsza na argumencie, czyli na x. Jak tutaj x wstawiam jako argument mojej funkcji, to jaka operacja jest wykonywana jako pierwsza? No najpierw jest wyciągany pierwiastek. Czyli najpierw działa funkcja. Które, polega, które działanie polega na tym, że na tym co dostaje na wejściu w tym pudełeczku Wykonuje operację polegającą na wyciąganiu pierwiastka Czyli zwraca pierwiastek z tego co dostała na wejściu A na wejściu dostała x Czyli w wyniku działania tej pierwszej funkcji dostajemy pierwiastek z x Jakbyśmy tutaj wstawili coś innego to byśmy dostali pierwiastek właśnie z tego co tutaj wstawiliśmy Po prostu ta funkcja wyciąga pierwiastek z tego co dostaje na wejściu Następnie na wynik działania tej funkcji Działa kolejna funkcja, logarytm naturalny. Tak tutaj potem działa funkcja logarytm naturalny, na, która wyciąga ten logaryt naturalny z tego, co dostaje na wejściu. A na wejściu dostała pierwiastek z x, czyli wyciągnie logaryt naturalny z tego pierwiastka z x. Po prostu. Tutaj jeszcze nawiasy. Czyli tam muszę wpisać pierwiastek z x. Pierwiastek z x. Czyli tutaj mamy złożenie takich dwóch funkcji. Najpierw działa funkcja pierwiastek, na wynik działania tej funkcji działa funkcja logarytm naturalny i funkcja f jest złożeniem tych dwóch funkcji, czyli ona xowi przyporządkowuje logarytm naturalny od pierwiastka z x. Czyli funkcja f jest złożeniem tych dwóch funkcji. Ja może tutaj wprowadzę takie pomocnicze oznaczenia. To sobie oznaczymy jako u, a to sobie oznaczymy jako v. I jeżeli tak oznaczymy, no to możemy napisać w tych nowych oznaczeniach, że f od x to jest właśnie. Najpierw na x działa funkcja u, bo u to jest wyciąganie pierwiastka. Następnie na wynik działania funkcji u działa funkcja v, bo v to jest obliczanie logarytmu naturalnego. Czyli Funkcja f jest złożeniem takich dwóch funkcji, a po to wprowadziłem tutaj te pomocnicze oznaczenia, żeby teraz móc łatwo zastosować wzór na pochodną funkcji złożonej, no bo ten wzór znamy, to był wyprowadzony w którymś z poprzednich filmów, że pochodna takiej funkcji złożonej to jest tak, najpierw to jest pochodna tej funkcji zewnętrznej, czyli tej funkcji v, po jej argumencie, czyli po argumencie funkcji v, a tym argumentem jest, jest po prostu u od x, czyli obliczamy tę, Funkcję v', tę pochodną v' w punkcie u od x. Wstawiam tutaj z powrotem ten sam argument, który był tutaj. To jest pochodna funkcji v po jej argumencie, obliczona na tym samym argumencie, który był razy pochodna tej funkcji wewnętrznej, tej funkcji u, czyli razy u' od x. No to, żeby zastosować ten wzór, to musimy obliczyć te pochodne. No to po kolei. Co to jest u od x? U od x. To jest pierwiastek z x. Tak była ta funkcja zdefiniowana. To co to jest u' od x? U' od x, no to mogę funkcję x zapisać w takiej postaci, że to jest x do jednej drugiej. Wtedy będzie się łatwiej to różniczkowało, bo zastosujemy wzór na pochodną funkcji potęgowej. Wiemy, że jak się różniczkuje coś takiego, to trzeba pomnożyć przez ten wykładnik, czyli jedna druga razy x do potęgi o 1 mniejszej. Jedna druga odjąć 1 to będzie minus jedna druga. No, mogę to zapisać trochę inaczej, że to jest 1, druga, a x do minus 1, drugiej to będzie 1 przez x do 1, drugiej, czyli to jest to samo co 1, druga, a x do 1, drugiej to jest po prostu pierwiastek z x, czyli to jest 1 przez 2 pierwiastki z x. To jest ta pochodna. Teraz muszę obliczyć pochodną funkcji v. No to obliczmy. v od x. Co to jest za funkcja? Funkcja V to jest funkcja, która oblicza logarytm naturalny. Czyli V od x to będzie logarytm naturalny z x. V od pierwiastka z x to jest logarytm naturalny od pierwiastka z x, ale V od x to jest logarytm naturalny z x. Ta funkcja to jest taka, która z tego, co dostaje na wejściu, oblicza logarytm. Czyli jak dostaje na wejściu x, to oblicza logarytm z x. A no to V' od x pochodna logarytm naturalnego to jest 1 przez x. No, ale teraz tutaj musimy liczyć nie v' od x, tylko v' od u od x, czyli v' od innego argumentu. Zamiast x'a muszę wstawić u od x. U od x. Czyli to będzie 1 przez u od x. Tak? A co to jest u od x? U od x to jest pierwiastek z x. Czyli to będzie. 1 przez pierwiastek z x. No dobrze, no to mam już obliczone wszystko, tak? Bo to mam obliczone tutaj, bo to jest v' od, U od x, to jest to samo co v' od pierwiastka z x. No a ta druga część jest obliczona, ta część jest obliczona tutaj. To jest 1 przez 2 pierwiastki z x. No to wystarczy teraz wstawić. Czyli tutaj piszę 1 przez pierwiastek z x, to jest to. Razy u', czyli 1 przez 2 pierwiastki z x, bo to jest to, co tutaj było napisane. No to teraz tu wystarczy to jeszcze troszkę uprościć. To będzie 1 przez 2. A pierwiastek z X razy pierwiastek z X to jest po prostu X. Czyli dostajemy w wyniku, że to jest po prostu 1 przez 2X. Taki jest wynik. No ja do tego wyniku doszedłem tutaj taką długą drogą. Narysowałem jakiś diagram, robiłem jakieś pomocnicze obliczenia. Ale oczywiście jak dojdziemy do pewnej wprawy, to większość tych rzeczy, które tutaj wypisywałem, robi się w pamięci. I to tak naprawdę jest bardzo prosty przykład. I ten wynik można napisać od razu. Jak się rozumie o co chodzi. Więc popatrzmy i spróbujmy teraz zrobić to tak, jakbyśmy to robili szybko w pamięci. Mamy funkcję złożoną logarytm od pierwiastka z x. No to wiem, że muszę najpierw obliczyć pochodną tej funkcji zewnętrznej po jej argumencie. Pochodna funkcji logarytm naturalny od x to jest 1 przez x. No to pochodna funkcji logarytm od czegoś tam, logarytm naturalny od czegoś tam to jest 1 przez to coś. Czyli jak tutaj mam argument logarytmu, no to pochodna logarytmu naturalnego to jest 1 przez ten argument. Czyli jak mam logarytm od pierwiastka z x, to pochodna tego jest 1 przez pierwiastek z x. Razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli razy pochodna pierwiastka. Pochodna pierwiastka to jest 1 przez 2 razy pierwiastek z x. Czyli gdybym ja to robił sam, to bym napisał ten wynik od razu. Bo wiedziałbym, że muszę najpierw zróżniczkować logarytm po jego argumencie. Więc tutaj mamy logarytm od czegoś, to jest 1 przez to coś. Pochodna logarytmu, razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli razy pochodna pierwiastka, jeden przez dwa pierwiastki i dostaje od razu wynik. No ale tutaj napisałem te wszystkie pomocnicze obliczenia i narysowałem ten diagram, żeby lepiej wyjaśnić, jak do tego wyniku się dochodzi, a później oczywiście, jak już się rozumie, to można to wszystko robić w pamięci.